Nazywam się Joanna Juszczyńska. Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej. W Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z D realizujemy nowoczesną technikę radioterapii na głębokim, wstrzymanym wdechu. Technika ABC, Active Breathing Coordinator, pozwala pacjentowi na napromienianie ze stałą objętością powietrza w płucach. Jest przeznaczona dla pacjentek z lewostronnym rakiem piersi oraz pacjentów ze zmianami położonymi w płucach czy wątrobie, gdzie wyeliminowanie zmienności oddechowej pozwala na uzyskanie korzystnych rozkładów dawki. Pacjentki z lewostronnym rakiem piersi napromieniane na głębokim, wstrzymanym wdechu techniką ABC uzyskują efekt odsunięcia piersi, ściany klatki piersiowej od serca. Pozwala to na napromienienie precyzyjne obszaru tarczowego z zaoszczędzeniem i zminimalizowaniem dawki w sercu i naczyniach wieńcowych. Technika jest przeznaczona także dla pacjentów poddawanych radioterapii frakcjonowanej, np. z powodu chłoniaka Hodgkina, czy też w przypadku radiochirurgii pozaczaszkowej. W trakcie zabiegu pacjent oddycha przez usta. Specjalny ustnik połączony jest z urządzeniem monitorującym, które nadzoruje nabranie prawidłowej objętości powietrza do płuc. Po wykonaniu tomografii do planowania leczenia, czy też przeprowadzenia części seansu terapeutycznego, pacjent powraca do swobodnego toru oddychania i następnie powtarzamy tę sekwencję. Jest ona w trakcie seansu terapeutycznego powtarzana kilkukrotnie. Optymalny czas nabrania głębokiego wdechu to 20 sekund. Technika ta pozwala na przygotowanie bardzo korzystnych planów leczenia i jest opracowana w bardzo przystępny sposób dla pacjentów.